Witam szanownych telewidzów, moim dzisiejszym gościem jest znany narcyz Wojciech Olejniczak, lider Lewicy i Demokratów. Panie Wojtku, przyznam się szczerze, że jak czytałem ostatnio pana program, myślałem, że pierdolne ze śmiechu. Jak to się stało, że ponoć poważny polityk wciska swoim wyborcom takie socjalistyczne głupoty? Heh, no wie pan, Lewica i Demokraci to partia typowo populistyczna. Mówimy wyborcom to, co chcą usłyszeć. Zapewnimy wszystkim Polakom darmowe szkolnictwo, służbę zdrowia, emerytury i wszystko, czego dusza zapragnie. Nie wspominamy przy okazji o drobnym szczególe, którym jest to, że za to wszystko oczywiście zapłacą oni sami, w podatkach. Bo przecież nikt nie oczekuje, że ja będę im wszystko sponsorował. Aż taki głupi to ja nie jestem. W wywiadach mówi pan, że jest pan katolikiem. Ja rozumiem, że wyborców można robić w balona, ale czy to nie lekka przesada? Szef postkomunistów katolikiem. Przecież to się kurwa nadaje do kabaretu. Wie pan, sztab SLD doszedł do wniosku, że skoro sondaże mówią, że większość Polaków to kochający Jana Pawła II katolicy, to trzeba było coś z tym zrobić. Raz na ruski rok mogę się pokazać w kościele ze święconką i korona mi z głowy nie spadnie, a głosy milionów katoli piechotą nie chodzą. Od pańskiej partii odwrócili się już Miller i Oleksy. Jaką taktykę na zbliżające się wybory obrał sojusz? Zapewne widział pan już te dziecinne spoty Lidu, w których pokazujemy mordy Kaczyńskiego, Lepera czy Macierewicza, albo z tym typem piszącym na maszynie list do prezydenta. Są to propagandowe filmy, w których nie podajemy, że naszym głównym celem będzie niepozwolenie Korwinowi na obniżkę podatków, które w Polsce wynoszą łącznie około 75%. Dowodem na to była wypowiedź tej skrzeczącej wiedźmy Senyszyn, która wprost oświadczyła, że na likwidację koryta przez UPE nigdy się nie zgodzi. Myślę, że możemy na tym zyskać głosy chlorów pijących jabłka i biurokratów. Na zakończenie dodam, że głównym celem istnienia naszego ugrupowania jest sprzedanie Polski Unii Europejskiej, która w niedalekiej przyszłości ma stanowić jedno z pięciu superpaństw, mających ostatecznie połączyć się w jedno megapaństwo światowe. Z jednym rządem, jedną armią, jedną grupą ludzi na czele. Mam nadzieję, że załapie się na jakiegoś naczelnika, ale najpierw musimy przekonać Polaków do przyjęcia traktatu reformującego, którego tym ignorantom i tak nigdy nie będzie się chciało czytać, bo ma w chuj strona. Oni nawet w szkole nie czytali lektur, tylko streszczenia. Więc o zapoznanie się ich z pełną treścią tego cyrografu się nie obawiam. Dzięki.